Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w Klubie Muzyki i Literatury na ciekawym spotkaniu. Jestem przekonany, że Państwo tak spuentujecie ten dzisiejszy wieczór, spuentujecie go tak, że nie będziecie żałowali, że dotarliście dzisiaj do klubu. A dlaczego? To za chwilę. Witam serdecznie Państwa tu zgromadzonych i od razu poproszę o wyłączenie telefonów komórkowych, żeby nam nie przeszkadzały. Witam również wszystkich tych, którzy są zgromadzeni przed smartfonami, przed laptopami. Proszę Państwa, będziemy mieli okazję zapoznania się z ciekawą książką autorstwa Zofii Odrową-Szpieniążków-Skąpskiej, która jest zatytułowana Dziwne jest serce kobiece, wspomnienia galicyjskie. Jest to tom pierwszy. Dzisiejszego wieczoru w klubie będzie prezentacja drugiego tomu, czyli wspomnienia z Pomorza i Hebdowa. Proszę Państwa, autorka przez 60 lat spisywała wydarzenia swego życia, natomiast wnuk, pan Rafał Skąpski, owe materiały przepisał, uładził i opublikował w tych dwóch tomach. I pozwólcie, że rozpocznę od prezentacji pana Rafała. Przybliżę tym, którzy nie znają osobę naszego gościa, którego serdecznie witam w progach Klubu Muzyki i Literatury. Moje uszanowanie. Dzień dobry. A gości w naszych progach nie po raz pierwszy, o czym mam nadzieję wspomni. Rafał Grzegorz Skąpski, z urodzenia wrocławianin, prawnik, wydawca, w latach 2001-2004 wiceminister kultury, w latach 2005-15 dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego. Od 2005 roku prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Ukończył 11 Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Dąbrowskiej w Krakowie. W latach 1968-74 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Po jego ukończeniu rozpoczął pracę jako kierownik oddziału warszawskiego Biura Podróży Almatur. Zajmował stanowisko naczelnika wydziału w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W latach 80. pracował w Narodowej Radzie Kultury, a od 1986 był jej członkiem i sekretarzem generalnym. Od 90. roku prowadził prywatne wydawnictwo wraz z żoną Amelią. Założył dom wydawniczy ARS, zajmujący się także dystrybucją książek. W latach 98-2001 był członkiem zarządu Polskiego Radia. Następnie do 2004 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury. W latach 2004-2006 współprowadził z Tadeuszem Górnym comiesięczną audycję w programie Pierwszego Polskiego Radia poświęconą książkom. 2005 roku został dyrektorem Państwowego Instytutu Wydawniczego, w 2012 likwidatorem owego wydawnictwa, odwołany z funkcji w 2015. W roku 1998 objął funkcję prezesa zarządu Fundacji Kultury Polskiej, 2005 również prezesa Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. W 2009 dołączył do zarządu Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa. Członek Stowarzyszenia Autorów ZAIX, był inicjatorem reaktywowania Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy, wszedł w skład jury tej nagrody. Autor publikacji poświęconych m.in. kulturze, historii, genealogii. Jego teksty ukazywały się m.in. na łamach twórczości, zdania, stolicy, gazety stołecznej, przeglądu, trybuny, sądeczanina, wyspy oraz miesięcznika. I jak
mówiłem na wstępie, w 2019 roku opracował i opublikował w Czytelniku wspomnienia Zofii z Odrową Pieniążków Skąpskiej. Co jeszcze, no zamknijmy takim akcentem, wraz z Tomaszem Lerskim dokonał adaptacji radiowych tych wspomnień dla Teatru Polskiego Radia. Wystąpił gościnnie w serialach Ekipa i Plebania. Tak, tyle o panu Rafale Skąpskim. Myślę, że te wszystkie informacje są szalenie ważne, dlatego że obrazują nam osobę, jego zaangażowanie, jego podejście do otoczenia, ale też i szacunek dla przeszłości, szacunek wielki dla historii, dla swoich bliskich. Panie, ależ naturalnie. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, zapraszam. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, skupmy się na autorce wspomnień, bo to jest istota naszego spotkania. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie, za to opisanie. Sam się dowiedziałem o sobie wielu ciekawych rzeczy, które już trochę zanikają w pamięci. Ja chciałem państwu przybliżyć obydwa tomy, też ten pierwszy, który opisuje młodość, opisuje czas spędzony na Sądecczyźnie do 1920 roku, a następnie drugi tom, w którym dziadkowie przenoszą się na Pomorze i okres agresji niemieckiej, a potem okupacji spędzony w podkrakowskim majątku Hebdów. Myślę, że tu się tak udało się. Autorka w wieku 17 lat, wtedy już jest pełną sierotą, matka umiera dość wcześnie, ojciec, kiedy autorka ma 15 lat, i ta śmierć powoduje diametralną zmianę sytuacji rodzinnej, zmianę planów. Zofia Odrowąż-Pieniążkówna była wówczas uczennicą pensji krakowskiej i równolegle studiowała grę na fortepianie w Konserwatorium Krakowskim, konserwatorium, którym kierował Władysław Żeleński, wybitny kompozytor, pianista, a prywatnie ojciec Tadeusza Boja Żeleńskiego. Rodzice Zofii, i tak jak powiedziałem, po śmierci ojca zmieniają się plany. Trzeba zarzucić marzenia o dalszych studiach pianistycznych za granicą, do czego była namawiana. Zaczyna zastanawiać się nad przyszłą pracą, myśli o pracy guwernantki, nauczycielki domowej. To jest jej dziadek i to jest taka ciekawa informacja, którą wyniosłem z rękopisów, bo wcześniej o tym dziadku mojej babki niewiele słyszałem. Dzięki wspomnieniom dowiedziałem się, że gdzieś w rodzinie u kogoś jest jego portret. Dotarliśmy do tego portretu. Został odczyszczony, odnowiony i też ze wspomnień dowiedzieliśmy się o niezwykłej pamiątce, która była u tego dziadka, właściciela szybów naftowych pod Gorlicami, burmistrza Gorlic w pewnym okresie. To była tak zwana szopka włoska, czyli mebelek z końca XVIII wieku, który w rodzinie pełnił funkcje takie, jakie dzisiaj pełni choinka, drzewko ubierane na święta Bożego Narodzenia. Ten mebelek otwierało się właśnie tylko z okazji świąt. On po zamknięciu wyglądał jak jakaś komutka, natomiast w środku były jasełka, były figurki i tak jak babcia pisze, przed tym
tą szopką, rano modlono się, jedzono wigilię przy otwartej szopce. Po zakończeniu okresu świątecznego ona była zamykana, otwierana tylko dla najważniejszych gości. Po śmierci ciotek, które wychowywały młodą Zofię, szopka ta została przekazana do Muzeum Narodowego w Krakowie i tam co roku w okresie Bożego Narodzenia jest prezentowana. To jest brat autorki, najstarszy brat, był farmaceutą. Wyjechał w końcu XIX wieku do Stanów Zjednoczonych i jak pisze w listach, do których dotarliśmy poprzez Janusza Odrową-Szpieniążka, wieloletniego dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie, był jednym z niewielu emigrantów, który czy to wtedy w XIX wieku, czy później wyjeżdżał do Ameryki nie tylko za chlebem, ale z chlebem, dlatego że po przeczytaniu tych listów rodzina jest prawie pewna, iż brat babci wyjeżdżał ze sporym majątkiem pochodzącym ze wspólnego spadku. Pisze w listach o tym, że wywozi kilka tysięcy dolarów, by tam móc się urządzić. Urządzał się bardzo różnie, to jest też w pierwszym tomie opisane. Rozpoczynał wiele przedsięwzięć, które z reguły kończyły się bankructwem. Pisał, wspólnik został z pieniędzmi, ja z doświadczeniem. Wreszcie, jak pisze do rodziny, postanowił ustatkować się, znaleźć pracę bardziej stabilną i przystąpił do kościoła adwentystów, amerykańskiego odłamu kościoła i tam doszedł do wysokich stanowisk. Tu pokazuję Państwu dokument, który też poprzez wspomnianego dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie dotarł do naszej rodziny. Świadectwo moralności wystawione przez starostę w Bubrce. Bubrka jest w okolicach Lwowa, tam on jedną z aptek prowadził. W związku z tym po kilkunastu latach, ale jednak stamtąd otrzymał do Ameryki świadectwo, które pozwoliło na przedłużenie dokumentów. Do paszportu, wizy, tych dokumentów pobytowych w Ameryce. To jest Jan Skąpski, czyli przyszły mąż autorki. Autorka go poznała w 98 roku, 1898. Wówczas pracował w Dobrach Potockich pod Krakowem. Spotykali się w niedzielę w Krakowie i babcia wtedy wręczała swojemu narzeczonemu rodzaj takich miłosnych SMS-ów, dzisiaj byśmy powiedzieli. Były to zapisane w zeszyciku jej marzenia, jej przemyślenia, jej nadzieje, jej stan uczuć. Dziadek zabierał to ze sobą, przez tydzień czytał, komentował, są dopiski, bo jeden taki zeszycik zachował się, są dopiski na marginesach i za chwilkę pokażemy ten zeszycik, który ma już ponad 120 lat. To jest matka Jana Skąpskiego. Portret wisi w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Tu stulecie jego urodzin jego ojca. Po środku są pradziadowie moi. Sam Jan Skąpski siedzi po prawej stronie w meloniku. Po lewej siedzi z odkrytą głową, z taką głową zwróconą w prawą stronę. Autorka wspomnień, mój ojciec na dole w białej czapce. Rok 1913, stulecie Antoniego. Antoni żył jeszcze dwa lata. Przed tym domem odbywają się spotkania, przepraszam, myślałem, że będzie tam to zdjęcie, za chwilkę zobaczymy. W każdym razie to jest piątkowa koło Nowego Sącza, tam
od 20 kilku lat odbywają się zjazdy rodzinne. Tu na zdjęciu mamy pierwszego syna z pierwszego małżeństwa pradziada, Franciszka Skąpskiego, powstańca styczniowego. Tu pan zwrócił uwagę, ja na to nie zwróciłem uwagi, że lufa jest trzy. Jaka? Trzykomorowa, co jest, jak sądzę, dosyć istotne dla historyków wojskowości. Takie zdjęcia powstańcom robiono w Krakowie tuż przed wyjściem do powstania styczniowego. To jest brat mojego pradziada. Ja pokazuję to zdjęcie dlatego, że wiele osób twierdzi, iż bardzo, bardzo przypominam. Dziękuję za tę reakcję potwierdzającą. A to jest właśnie pierwsza strona tego zeszyciku miłosnego, nazwijmy, gdzie pierwsze zdanie zaczyna się: dziwne jest serce kobiece. I tak w wydawnictwie myśmy nazwali oba tomy wspomnień, tylko pod tytułami osadzając te wspomnienia w odpowiednim miejscu geograficznym. Tu już są małżonkowie skąpscy po ślubie, 903 rok. Zaczynają wtedy dzierżawę w Łososinie Dolnej. Dzierżawią ten majątek przez 6 lat. Kolejne lata, to jest 12 lat dzierżawy majątku w Brzeznej, gdzie właścicielem był Adam Stadnicki, po 1945 roku związany z Wrocławiem, tu mieszkający. I pierwsza strona wspomnień. Tak jak mówił pan dyrektor, babcia pisała wspomnienia w zasadzie przez całe swoje życie, te życie dorosłe, mniej więcej od 903 roku, ale w 1939 roku niemal wszystkie zeszyty uległy zatraceniu. Niemcy wyrzucili dziadków z majątku, nie pozwolili niczego w zasadzie zabrać i te wspomnienia, które były pamiętnikami w sensie rodzaju literackiego, w 1940 roku zaczynają być wspomnieniami, bo babcia podczas okupacji odtworzyła, trudno jest nam powiedzieć w jakim stopniu precyzyjnie, ale w każdym razie odtworzyła cały ten okres od 900 roku do 940 i potem pod koniec okupacji, czy też już po roku 1945 nadrobiła ten czas i zaczęła znowu pisać już nie pamiętnik, tylko wspomnienia. Precyzja wielu drobiazgów, o których babcia pisze, pokazuje, że to, co notowała, bardzo głęboko zapadło w pamięć. W tej pierwszej części odnajdą państwo wiele szczegółów, tak drobnych, tak może pozornie nieistotnych, jak ceny konfitur, które ona robiła i wstawiała do sklepów krakowskich, jak menu pierwszej wojennej wigilii w 1914 roku. Wszystko dokładnie zapamiętane i odnotowane. To jest fragment jednego z zeszytów, który się zachował, który babcia uratowała w 1939 roku. I ja pokazuję tu stronę bardzo znaczącą. Jest 16 grudnia 1914 roku, a więc już jest pierwsza wojna, już są walki, już front przechodzi przez ten majątek Brzezna, gdzie dziadkowie mieszkali. Ten front zresztą kilka razy, co najmniej kilka razy przechodzi ze wschodu na zachód i odwrotnie. Tam się pojawiają co chwila inne formacje rosyjskie, austriackie, legioniści. I właśnie tu jest dowód, że Piłsudski ze swoją pierwszą kadrową podchodzi w grudniu 14 roku pod Nowy Sącz. Piłsudski tę noc z 15 na 14 grudnia spędza u proboszcza w parafii, natomiast u dziadków w majątku
nocują wszyscy oficerowie, pozostali oficerowie. I pierwszy podpis po prawej stronie to jest podpis Kazimierza Piątka, pierwszego dowódcy pierwszej kadrowej, pseudonim Herwin, takim pseudonimem on się tu podpisał. Bardzo dokładny opis I wojny światowej pozwala nam dokonać porównania z tym, co bliższe naszej pamięci, bliższe wspomnieniom naszych rodziców, co wiązało się z drugą wojną. Pierwsza wojna, zwana wówczas Wielką Wojną, zresztą we Francji do tej pory jest to określenie używane, z kart tych wspomnień wynika, jak wielką było doświadczeniem dla mieszkańców, szczególnie tamtych terenów, gdzie, jak powiedziałem, ten front się wielokrotnie przemieszczał, zmuszał mieszkańców do chowania dobytku, do chowania inwentarza, do chowania paszy, bo wszystko to było dla wojska bardzo, bardzo łakomym kąskiem. To jest dokument, który ja kilka dni temu dostałem od jednego z kuzynów, który to wynalazł w internecie, gdzieś na Allegro. Ciekawostka, to jest cennik ziemniaków z pól doświadczalnych w Łososinie Dolnej, czyli w tym pierwszym majątku, w którym Jan Skąpski dzierżawił, rok 908. Ja pokazuję to Państwu, dlatego być może to widać, jaka jest ilość rodzajów ziemniaków. 53 odmiany, które są podzielone na czas dojrzewania, czyli czas przydatności do spożycia, ale i na kształt. Tu jest ziemniak i podłużny, i podługowaty, i oczko takie, i oczko inne, i kiełki takie i inne. Dzisiaj idziemy do sklepu, kupujemy po prostu ziemniaki. Część z nas kupuje te ziemniaki jeszcze w dodatku jakieś z Hiszpanii czy z Maroka, a wtedy 100 lat temu ponad u nas można było kupić 53 odmiany. I to jest dwór w Brzeznej. Dwór ten w zasadzie zachował się w tym kształcie, czyli własność Adama Stadnickiego. Tu ciekawostką jest to, że autorem zdjęcia jest amator fotograf. Amator, który sam się nauczył, mieszkaniec Podegrodzia, wsi sąsiedniej. Sam się nauczył nie tylko robić zdjęcia, zostawił dobrze ponad 1000 klisz szklanych ze zdjęciami, bardzo różnorodnymi zdjęciami, ale przede wszystkim dokumentującymi obrządki i zwyczaje ludowe. I sam tworzył aparaty, sam konstruował aparaty fotograficzne na swoje potrzeby. Po środku autorka wspomnień, po jej prawej stronie tam w trawie przykucnięty mój ojciec. A to jest zdjęcie z pierwszego zjazdu rodzinnego przed tym samym domem, przed którym było stulecie pradziada w 1913. To jest rok 1897. Od tego czasu spotkaliśmy się już. Bardzo dziękuję za poprawkę. Ja tkwię w tamtych czasach. I od tego czasu już się kilkakrotnie spotkaliśmy. I z reguły ta część rodziny, która jest potomkami autorki, spotyka się też w Brzeznej. Jedziemy tam, żeby w jakiś sposób dotknąć tych murów, dotknąć tamtej atmosfery. Tu ten młody człowiek w białej koszuli, to dzisiaj ta biel z koszuli przeszła wyżej. A to już jest Pomorze. W 1920 roku, korzystając z traktatów paryskich, które nakazały Niemcom wycofanie się z terenu powiatu działdowskiego i brodnickiego i oddanie tych terenów Polsce,
była możliwość objęcia tam majątków. Oczywiście majątki były obejmowane odpłatnie, to nie były przydziały darmowe, ale po to, tyle było tych majątków, tyle było tych terenów, że na kilka lat w Poznaniu powstało Ministerstwo do spraw byłej dzielnicy pruskiej, gdzie dokonywano tych przydziałów odpłatnych, jak powiedziałem, ale kryteria przydziału to były zasługi. Ja nie neguję tego, że to były osoby bardzo zasłużone, przede wszystkim byli legioniści, byli piłsudczycy, uczestnicy pierwszej wojny, uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej, ale w minimalnym stopniu lub nawet w żadnym stopniu związani z produkcją rolną, z gospodarowaniem. Nie mieli tego ani wykształcenia, ani doświadczenia. Dziadkowie, którzy zaczęli się ubiegać o taki majątek, byli w mniejszości. Dziadek ukończył szkołę rolniczą średnią w Czernichowie pod Krakowem, no i dysponował tym wtedy już ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu takimi dużymi majątkami. Ostatecznie jednak otrzymali przydział. Dzisiaj nazwalibyśmy to rodzajem leasingu, bo majątek był ich własnością w ich zarządzie. Co roku musieli w końcu roku płacić ratę, taką ratę spłaty i wedle pierwszej umowy w grudniu 1939 roku majątek mógł przejść na pełną ich własność. Z różnych powodów aneksowali tą umowę i ostateczny termin przejścia na własność to był 1947 rok. Jak Państwo się domyślają, ani w pierwszym, ani w drugim terminie nie było to realne. Majątek został niespłacony. Pokazuję zachowane zdjęcia tego dworu pomorskiego po to, żeby Państwo przypomnieli sobie kształt dworu w Brzeznej, architekturę dworów w ogóle małopolskich, ale także i mazowieckich, mimo że to już zabór rosyjski, by porównać z tą architekturą domów zwanych dworami, a nawet pałacami na terenie zaboru niemieckiego i na terenie dawnych Prus. Zupełnie inna architektura, przysadziste, bez tych kolumienek. Dzisiaj mniej więcej tak wygląda te resztki. To jest zdjęcie, co prawda, sprzed 20 lat. Dzisiaj mury są otynkowane, bo byłem tam półtora miesiąca temu, ale nie ma tej górnej części, jest tylko płaski dach nad parterem. I to jest dokument, który przechowywała moja siostra, więc ja go poznałem nie tak dawno. Rodzaj dowodu osobistego, to się nazywało, tu Państwo widzą, wykaz osobisty. Ale ciekawostek jest kilka w tym dokumencie. To jest dokument mojego ojca i tu proszę zwrócić uwagę, na dole jest podpis wójt. Wójt Skąpski, czyli właściciel majątku, był wtedy wójtem obszaru dworskiego. Był wójtem dla tego obszaru i mógł wydawać takie dokumenty, czyli ojciec synowi wydał dokument, podpisał. Natomiast proszę zwrócić uwagę na precyzję opisu właściciela tego dokumentu, poza zawodem, wyznaniem, przynależnością i tak dalej, są wszystkie cechy fizyczne lub prawie wszystkie i to mi przypomina wizytę, jaką ja składałem w Brnie, w czeskim już wtedy mieście Brno. Tam była narada ministrów kultury Czworokąta Wyszehradzkiego. Mnie poprosił minister, żem go zastąpił, żem tam pojechał i organizatorzy zapytali, co chciałbym robić w czasie wolnym. Czy pójść do jakiejś galerii, czy pójść do teatru. No taka oferta kulturalna na popołudnie wolne. Ja poprosiłem, że chcę
odwiedzić Muzeum Więzienia Politycznego z czasów austriackich. Ono się nazywało Spielberg, tam były kazamaty wykute w skale na terenie Brna i tam pradziad, czyli ojciec Jana Skąpskiego, teść autorki, był więźniem politycznym od 846 do 848, Wiosna Ludów go wyzwoliła. Obejrzałem to więzienie od wewnątrz i kończąc wizytę otrzymałem od pani dyrektor muzeum skan strony z 1846 roku z księgi przyjęcia więźnia. W bardzo podobny sposób, z austriacko-niemiecką precyzją, był mój pradziad opisany. O ile pamiętam, prawda, i nie muszę tego mieć napisane, że mój ojciec miał oczy czarne, o tyle tam o tym pradziadku dowiedzieliśmy się bardzo wielu szczegółów fizjonomii, czego bez tych dokumentów byśmy nie wiedzieli. Ojciec po ukończeniu Akademii Bydgoskiej, Wydziału Rolniczego Akademii Bydgoskiej, był na praktyce w sąsiednim majątku. Tu jest zaświadczenie podpisane przez właściciela tego majątku, sąsiada dziadków, ale istota jest tu opisana w drugim tomie. Ojciec zakochał się w siostrze tego właściciela, tego pana, co nie spotkało się z aprobatą dziadków. Spotkało się z aprobatą wybranki, jej matki. Ojciec został przyjęty, zaakceptowany, ale babcia nie pomna tego, co sama przeżywała, kiedy dziadek jej się oświadczył i ona, nie czekając na zgodę ciotek, przyjęła te oświadczyny, a potem musiała to wszystko odkręcać, raz jeszcze przyjmować poprzez zgodę ciotek. Babcia oprotestowała wybór ojca i więcej o tej wybrance już we wspomnieniach nie ma. Mnie natomiast bardzo ciekawiło, jak wyglądała, jakie były dalsze jej losy. Udało mi się dotrzeć do wnuka podpisanego tu pana Jerzego Jaworskiego. Nazwisko nie jest zbyt rzadkie, niemniej po jakimś czasie udało mi się odszukać tę rodzinę i otrzymałem zdjęcie, na którym widać tę ówczesną miłość mojego ojca w kraciastej bluzeczce, po środku stoi, więc pytanie moje zostało, moja ciekawość została zaspokojona. Spotkaliśmy się z żoną, z tym wnukiem. Bardzo miły kontakt. W ogóle po opublikowaniu szczególnie drugiego tomu wspomnień mam szereg bardzo ciepłych, bardzo sympatycznych kontaktów z dziećmi lub wnukami osób tutaj we wspomnieniach wymienianych. O kilku jeszcze pewnie opowiem. To jest kolejne miejsce i kolejny pracodawca mojego ojca. Ojciec w czapce stoi, pracodawca lekko siedzi na stoliku. To jest książę Roman Sanguszko, właściciel dóbr pod Tarnowem. Ojciec był tam kierownikiem działu rolnego. Anegdota rodzinna mówi, że kiedy objeżdżali majątki Sanguszki, ojciec go do tego namawiał, bo Sanguszko nieczęsto odwiedzał swoje majątki. To właśnie z tej racji, że nie wszyscy wiedzieli, jak wygląda książę Sanguszko, to kiedy przyjeżdżali obaj, to przede wszystkim ludność zwracała się do ojca i w ojcu widziała księcia bardziej niż w tym niewysokim mężczyźnie. A to, proszę Państwa, jeden z przyjaciół moich dziadków, profesor Mieczysław Pańkowski ze swoją córką, wielokrotnie opisywaną i w pierwszym, i w drugim tomie, bo bywała na praktykach u dziadków.
Ja nie wiem, obiecał mi pan Andrzej Dzierżanowski, że będzie. To jest wnuk profesora Pańkowskiego i syn pani Anny. Kłaniam się panu bardzo serdecznie. A więc kolejne spotkanie po dobrych 100 latach, kolejnych potomków. Ja doszedłem, pan Andrzej potwierdził, że po stronie kądzieli, po stronie matki, pańskiej mamy, czyli pańskiej babci, przodkiem jest Andrzej Towiański, a więc wielki filozof i taki guru Adama Mickiewicza, co też dodatkowo te przypisy moje ubarwia i tworzy dodatkowe takie tło dla pokazania, w jakim środowisku rodzina obracała się. I tu jest właśnie zdjęcie portretowe Anulki Pańkowskiej. Babcia, wychodząc za mąż, za rolnika, zmieniając swój status z młodziutkiej mieszczanki, a miała tą być mieszczanką krakowską, tak była wychowywana, chłonęła wiedzę, była bardzo otwarta na wiedzę rolniczą, ale nie tylko. Mając 9 dzieci, 7 przeżyło, bo dwójka zmarła w dzieciństwie, zaopatrywała się w literaturę fachową, medyczną, o zdrowiu dzieci, psychologiczną, o wychowaniu dzieci, gospodarską, o prowadzeniu majątku, o hodowli, o przetwórstwie. I w tym drugim okresie pomorskim zaczęła dzielić się swoją wiedzą poprzez kursy letnie dla panienek z dobrych domów, takie kursy gospodarcze lub prasę kobiecą. I to są dwa zachowane zdjęcia z takich kursów, na których, jak państwo widzą, te uczennice są w fartuszkach, w czepeczkach. Babcia też w czepeczku, fartuszek ma zapewne, ale dla odróżnienia innego koloru. W okresie letnim prowadziła takie kursy. Pisywała także do prasy kobiecej, do Ziemianki Polskiej. Przede wszystkim to był organ zrzeszeń ziemianek ogólnopolski. Pisywała też do prasy bydgoskiej, toruńskiej. Tu przy Ziemiance Polskiej chcę zwrócić uwagę na to, iż prekursorką tego pisma była Maria Rodziewiczówna, a jedną z częstych autorek Irena Gombrowicz, siostra Witolda, a więc towarzystwo nie byle jakie. Babcia zebrała też swoje przetwory, swoje pomysły na przetwory w taką broszurkę, którą prezentowała wraz z przetworami na wystawie w Bydgoszczy. I tu jest wycinek z prasy bydgoskiej, 28 bodaj rok, informacja na dole, że za przetwory owocowe, warzywne i mięsne w bardzo bogatym doborze oraz wina owocowe pani Zofia Skąpska otrzymała srebrny duży medal Ministerstwa Rolnictwa. W punkcie trzecim informacja, że list pochwalny Komitetu Wystawy otrzymał kucharz pani Skąpskiej z Wielkiego Łęcka, kucharz pan Maciej Bodziony, który, proszę państwa, jako młody chłopiec został przyjęty do pracy, pracował przez cały okres sądecki u dziadków. Po przejechaniu na Pomorze, po 2 latach niepełnych, obie strony siebie potrzebowały. Kucharz z całą rodziną
czterema córkami, synem przyjechał i w zasadzie cała rodzina tam pozostała do początku 1939 roku, do momentu, kiedy reforma rolna ministra Poniatowskiego, bo była reforma rolna także przed 1939 rokiem, przed 1945. Część ziem, takich dużych majątków, przydzieliła pracującym tam robotnikom rolnym. On otrzymał ziemię, czyli przez prawie 35 lat był związany. Ja bardzo chciałem też dotrzeć do jego potomków. Udało mi się to, za chwilkę o tym opowiem, ale tu na zdjęciu ciekawa postać, szczególnie dla Państwa, którzy słyszałem, że kilka osób jest z tych kręgów kresowych, bo to jest doktor Aleksander Tarnawski, przyrodolecznik, założyciel sanatorium w Kosowie na Huculszczyźnie. Babcia zaczęła chorować na nerki, na cukrzycę, na krążenie i zaczęła się leczyć, jeździć do takich sanatoriów. Jest w drugim tomie rozdziałik o pobycie w tym sanatorium, niezwykle ciekawy. Pacjentami, poza takimi zwykłymi kuracjuszami jak moja babcia, byli wybitni politycy, Ignacy Daszyński czy Roman Dmowski, ale też wybitni literaci, Maria Dąbrowska, Zofia Naukowska, Melchior Wańkowicz, bardzo dużo osób leczyło się metodą doktora Tarnawskiego, która polegała na bardzo ścisłej, bardzo skromnej diecie, na spaniu przy otwartych oknach, na gimnastyce na świeżym powietrzu i zimnej wodzie. Profesor Nicieja, fragment tych wspomnień w jednej ze swoich kresowych Atlantyd wykorzystał. Tu w Krynicy ta willa istnieje i ja sądzę, że babcia, będąc kilka razy w Krynicy, także z dziadkiem, zasłużyła na taką twórczość miejscowego producenta pocztówek, który prawdopodobnie tym kuracjuszom, którzy częściej bywali w Krynicy, taką pocztówkę przygotowywali, żeby mogli wysyłać państwo skąpscy w błocie, chociaż podczas spotkania w Krynicy ktoś szepnął, że prawdopodobnie jest zupełnie inny cel takiej pocztówki, że wtedy te kąpiele były kąpielami indywidualnymi. Nie zdarzało się, by małżeństwo razem leczyło się w ten sposób i taką zażywało takiej błotnej kąpieli, że prawdopodobnie ze względu na nazwisko i chęć oszczędzenia za jedną cenę dwie osoby w jednej wannie się kąpały. Proszę Państwa, a to daleka rodzina spowinowacona przez żonę mojego stryja z nami, ale pokazuje dlatego, że jeszcze jesteśmy w emocjach konkursu Chopinowskiego i tu ci Państwo pośrodku, kim jest Pan w kapeluszu z prawej strony, ja nie wiem, ale ci Państwo pośrodku nazywają się Radziwonowicz. Ten młody człowiek w środku jest ojcem dwóch wybitnych muzyków, Karola i Tomasza. Jeden z nich, Karol, pianista, był często w TVP Kultura komentatorem konkursu Chopinowskiego. To zdjęcie pokazuje nie tyle ze względu na mojego ojca w mundurze polowym, pośrodku stojący tam w drugim rzędzie. Ojciec skończył szkołę kawalerii pod Poznaniem w Biedrusku, ale pokazuje ze względu na postać generała, na osobę generała, postać bardzo znaną nie tylko w Polsce międzywojennej, przyjaciel Józefa Piłsudskiego, przyjaciel artystów, podobno potrafił do Adry wjeżdżać na koniu, niedoszły prezydent Rzeczpospolitej po abdykacji Ignacego Mościckiego, generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski.
A to już zdjęcie z okresu tuż przedwojennego. Ojciec mój, stojący tu pośrodku, w 1938-1939 roku wraz z właścicielami majątków małopolskich. Ojciec wtedy zarządzał majątkiem w Radziemicach, własność senatora Kleszczyńskiego. Wyposażali młodych chłopców w mundury, tych nieco starszych i większych w broń, tych młodszych tylko w trąbki i prawdopodobnie ze względu na wzrost mojego ojca, 2 centymetry brakowało mu do 2 metrów, postawiono koło niego tych 2 malutkich chłopców, żeby pokazać różnicę wzrostu. Tak jak to jest zdjęcie zrobione przez wybitnego fotografa II Rzeczpospolitej, mieszkańca Wilna, Jana Buchaka, który co pewien czas wyjeżdżał z Wilna, objeżdżał tereny Polski i dokumentował przede wszystkim przyrodę, ale i architekturę. Jak widzimy, także fotografował osoby. W biografii Buchaka jest odnotowane, że w roku 1926 był na Pomorzu. Tak też datuje to zdjęcie. Tu jest zdjęcie indywidualne babci i dziadka. Na tym zdjęciu jest tak zwana sucha pieczęć Buchaka, poświadczająca, że on jest tego autorem. Zdziwiło mnie to, że babcia przy tak wielkiej precyzji opisywania zdarzeń i ludzi, z którymi miała do czynienia, o spotkaniu z Buchakiem nic nie pisze. A to jest zdjęcie z Marcinkowic koło Nowego Sącza. Tu jest właścicielami tych Marcinkowic była rodzina zaprzyjaźniona z dziadkami Skąpskimi. Po środku siedzi właścicielka, pani Morawska, córka profesora rolnictwa, u którego dziadek najpierw się uczył, a potem się z nim przyjaźnił, profesora Sikorskiego. On był później w Poznaniu profesorem. Chłopiec w mundurku marynarskim to syn właścicieli, który w okresie okupacji udzielił schronienia Janowi Karskiemu, słynnemu kurierowi, który był przez Niemców raniony i aresztowany i osadzony w sądeckim więzieniu jako areszcie takim szpitalnym. Stamtąd go AK wyzwoliło, między innymi Zofia Rysiówna, słynna aktorka, pomagała w tej akcji i on tam się schronił w Marcinkowicach. Ja to zdjęcie pokazuję dlatego, że historia Marcinkowic to jest połączenie historii rodzin ze strony ojca i ze strony matki. Wspominałem, że właściciele przyjaźnili się z dziadkami Skąpskimi, ale to jest zdjęcie z letniska organizowanego przez właścicieli. Mniej więcej od 1924 roku takie letniska, był kryzys, jak Państwo wiedzą, więc ten kryzys trochę właściciele majątków ziemskich próbowali sobie wynagrodzić takimi letniskami. I tu jest grupa letników, wśród nich jest rodzina mojej mamy, jest jej mama, jest jej siostra, moja mama też była na tym zdjęciu, jej akurat nie ma, ale chcę Państwu pokazać siedzącą obok właścicielki, starszą panią, siwą, to jest pani Bronisława Dłuska, rodzona siostra Marii Curie Skłodowskiej. Tak historie rodzin się przeplatały, zanim jeszcze moi rodzice się w końcu lat okupacyjnych poznali. To zdjęcie pokazuję dlatego, by powiedzieć Państwu o młodej dziewczynce, która na tym zdjęciu ma pewnie około 15 lat, tej z prawej strony, w białym fartuszku. Ona była pokojówką we dworze tam na Pomorzu. Natomiast babcia, opisując niezwykle dramatyczne i niezwykle tragiczne tygodnie od wejścia Niemców, od wyrzucenia ich z majątku, przez aresztowanie,
osadzenie w areszcie w Działdowie, potem zwolnienie w zasadzie bez prawa powrotu. Babcia wykorzystała ten niemiecki nawyk do formalności i powiedziała, że ona musi wrócić, mimo zakazu, że ona musi wrócić, bo przecież ma w dokumencie swoim zapisane, że jest zameldowana w Wielkim Łęcku. A skoro ma opuścić te tereny, opuścić Pomorze na zawsze, to przecież musi się wymeldować. I Niemcy się zgodzili na kilkugodzinny pobyt babci w Wielkim Łęcku. Zabrała wtedy, bo to był grudzień 1939 roku, zabrała wtedy najbardziej potrzebne rzeczy, czyli ciepłą odzież. I ta Elza, ta dziewczynka, już wtedy troszkę starsza, ale była jedną z niewielu, które odważnie okazywały pomoc, wspierały babcię. Dzisiaj otrzymałem telefon od jej wnuczki, a więc kolejne dotarcie do potomków osób opisywanych. Mam nadzieję, że wiosną będę jeszcze raz tam na Pomorzu i z tymi potomkami tej bohaterskiej dziewczynki się spotkam. To jest zdjęcie, które pokazuje miejsce, w którym dziadkowie spędzili okres okupacji. Tam najstarszy syn, Antoni, był zarządcą w ramach Małopolskiej Izby Rolniczej majątku Hebdów. Wtedy ten klasztor był obiektem cywilnym. Tam się mieściły biura tego majątku i tam była możliwość przechowania, zaopiekowania się, udzielenia schronienia nie tylko członkom rodziny, ale wielu znajomym, między innymi cała rodzina wspomnianych państwa Radziwonowiczów, wiele osób, którzy byli tylko znajomymi lub znajomymi znajomych, szczególnie po powstaniu warszawskim, tam też udzielano schronienia rodzinom żydowskim. Podobnie w innych sąsiednich majątkach, o których babcia pisze, między innymi sąsiadami był Ludwik Hieronim Morstin i słynna Akademia Pławowicka. I to jest zdjęcie, które pokazuje no, z jakiegoś tam okresu, prawdopodobnie to jest rok 1944, ile osób jednocześnie mogło tam się schronić, tam przebywać. Proszę Państwa, w obydwu tomach są aneksy, w których ja umieszczam czy listy, czy dokumenty, czy informacje o sprawach, o których albo babcia pisze pobieżnie, albo nie pisze w ogóle, bo mogła i miała prawo o tym wtedy nie wiedzieć. Te zdjęcia ilustrują pewną nieznaną szerzej historię związaną z Wincentym Witosem, trzykrotnym premierem w Polsce międzywojennej, przywódcą PSL-u, którego Niemcy początkowo aresztowali, potem osadzili, aresztowali w Berlinie, trzymali w Zakopanem, w takim więzieniu domowym, nazwijmy to, a potem w Wierzchosławicach, czyli w jego mająteczku, był w areszcie domowym, musiał meldować się co kilka dni na posterunku Gestapo. Natomiast w Londynie premier Mikołajczyk bardzo pragnął przyjazdu Witosa do Londynu, pragnął zorganizować przerzut drogą lotniczą Witosa do Londynu po to, by charyzmą swoją, postawą swoją, autorytetem swoim Witos wspomógł go w różnych rozgrywkach w tym polskim Londynie. I trzech braci Skąpskich, kuzynów mojego ojca, związanych z Armią Krajową, otrzymało polecenie zorganizowania wywiezienia Witosa bez wiedzy Niemców do Krakowa, tam go umieszczenia w mieszkaniu jednego ze Skąpskich i
oczekiwania na przylot samolotu, który wyląduje, Witos wsiądzie i on natychmiast wystartuje gdzieś z jakiejś murawy, z jakiejś błoni podkrakowskich. Tak się nie stało z trzech powodów. Witos zaczął chorować. Deszcze w październiku, bo to jest październik 1944 roku, były tak obfite, że istniała bardzo realna obawa, że samolot, który nawet wyląduje, to nie wystartuje. Wreszcie powód najważniejszy. Stanisław Mikołajczyk składa rezygnację, traci urząd premiera, jego następca Tomasz Arciszewski nie jest zainteresowany przylotem Witosa. Na pierwszym zdjęciu Władysław Skąpski, autor całej koncepcji, szef kontrwywiadu AK krakowskiego. Na drugim zdjęciu Bolesław Skąpski, właściciel mieszkania, w którym Witos 8 miesięcy przebywał, samochód, którym Witos był przewieziony i właściciel tego samochodu, czyli trzeci Skąpski. A tu, proszę Państwa, zdjęcie sprzed kilkunastu tygodni. Pomorze, Działdowo, wnuk Macieja, wnuk kucharza, o którym wspominałem, tego, który przez 30 prawie lat pracował u dziadków. Udało mi się go odszukać, poznać, nawiązać bardzo miłe, ciepłe relacje. Kiedy pracowałem nad drugim tomem, jeszcze byliśmy tylko w kontakcie mailowym, także z powodu pandemii. Ja go bardzo usilnie prosiłem, by przysłał mi zdjęcie dziadka. Chciałem, by ten słynny kucharz, słynny w rodzinie, bardzo lubiany, bo siostra nadała swojemu synkowi imię Maciej na jego cześć, by jego zdjęcie było w książce. Cały czas twierdził, że żadnego zdjęcia nie mają, że nie zachowało się. Wreszcie dzwoni, mówi, no jest jedno, ale ono się nie będzie nadawało. Ja mówię, jakiekolwiek jest, ja chcę mieć, przysyłaj. I przysłał to zdjęcie. Kucharz Maciej stoi ze świecą po prawej stronie. Jest to moment ostatniego pożegnania żony pana Macieja. No, zdjęcie interesujące kulturowo, obyczajowo. Takich zdjęć już w tej chwili nie zrobimy swoim bliskim. W zupełnie inny sposób żegnamy. Nie mamy takiej możliwości w domu do ostatniej chwili z ciałem zmarłego być. A to 94-letnia mieszkanka Wielkiego Łęcka, a więc tego miejsca, gdzie był majątek dziadków, pani Janina Sobiesierska, córka Fornala, jednego z Fornali. Bardzo serdecznie mnie przyjęła, bardzo się oboje wzruszyliśmy spotkaniem, rozmową, bardzo dużo pamiętała. Dużo mi opowiedziała, chodzi z trudem, ale wyszła na ganek jeszcze, żeby mnie pożegnać i w czasie rozmowy pokazała mi swoje zdjęcia, zachowane rodzinne zdjęcia. Ja byłem ciekaw, jak wygląda opisywany jej ojciec, ten jeden z Fornali, pan Królikowski, i wśród tych zdjęć nagle znalazła dwa górne zdjęcia, które mówi, o, tu jest pan dziedzic, a tutaj jest Ewusia, proszę, niech pan to weźmie. Po 80 latach te zdjęcia wróciły do rodziny. Ja przypuszczam, że ten administrator niemiecki, który nastał wraz z wejściem Niemców, w 1939 roku po prostu wszystko, co było pamiątką po Polakach, wyrzucił na śmietnik. Ci Państwo zaopiekowali się czy całym albumem, czy tylko tymi dwoma zdjęciami, czy tylko te dwa zdjęcia przetrwały przez tyle lat. W każdym razie moje archiwum rodzinne zostało wzbogacone o te dwa zdjęcia, ale chwilę potem o dwa następne te na dole, bo będąca na spotkaniu takim jak to dzisiejsze w Działdowie, emerytowana dyrektor biblioteki przekazała mi mailowo informację i skan zdjęcia, który ona ma
z jakichś zbiorów historyka regionalisty i mówi, prawdopodobnie ten pan siedzący z siwą brodą na dole na ziemi to pański dziadek, bo mi przypomina ze zdjęć w książce. No rzeczywiście, to jest dziadek, on siedzi tuż przed babcią, która siedzi w fotelu. Jak pytałem, czy te zdjęcia są opisane, mówi, no tylko jest opisane Szczupliny, czyli miejscowość i nazwisko Pan Koscy, bez eń, Pan Koscy. Dotarłem do wnuka, tego pana, który siedzi po środku. Prawdopodobnie jutro w Legnicy na spotkaniu z nim się zobaczę. I on mi rozszyfrował. Mówi tak, to są Szczupliny, czyli dwór moich dziadków. Poznaję po wystroju, ale przede wszystkim dlatego, że dziadek siedzi po środku jako gospodarz. Siedzi po środku, a twój dziadek jako gość siedzi gdzieś z boczku. Ale za chwilę ci prześlę mailem zdjęcie, które ja mam u siebie, na którym mój dziadek jest po prawej stronie, to jest to czwarte zdjęcie, a twój jest po środku, ten za buteleczką w okularach. I to jest zdjęcie opisane Wielki Łęck po polowaniu. A więc 27 grudnia zawsze w imieniny dziadka odbywały się tam w Wielkim Łęcku polowania i tu mój dziadek siedzi po środku, czyli to dowodzi, że on był w tym wypadku gospodarzem. Takie cztery zdjęcia poszerzyły archiwum rodzinne. Tom pierwszy był kilkakrotnie wyróżniany, nagradzany, był nominowany do Nagrody Historycznej Polityki. Tom drugi natomiast już w tej chwili jest zgłoszony do Nagrody Miesięcznika Kraków. Nagroda Portrety, tam się honoruje i poprzez jury, i poprzez głosowanie czytelników, honoruje się książki biograficzne i wspomnieniowe. Jak ruszy akcja głosowania, będę przez pana dyrektora zwracał się do szanownych państwa o oddanie głosu. Proszę państwa, i tak kończyłaby się opowieść o tomie trzecim, gdyby nie fakt, że ja już jestem proszony o opracowanie tomu trzeciego, czyli tomu opisującego historię rodziny po roku 1945. Wtedy ten tom będzie dotykał Dolnego Śląska, będzie dotykał Wrocławia, choćby dlatego, że 18 maja mój ojciec wraz z mamą i kilkoma kuzynami wyrusza z Krakowa w ramach Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego do Wrocławia po to, by tu przejmować tak zwaną administrację rolną nad majątkami ziemskimi, nad ogrodnictwami zostawianymi przez Niemców. To są karty z takiej kroniki Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego wydanej na rocznicę, czyli w maju 1946 roku. No ja tylko powiem, że tu są nazwiska tych właśnie pierwszych, to się wtedy nazywało pionierów, którzy przyjeżdżali i wprowadzali tą administrację. Ojciec później pracował krótko we Wrocławiu przy tworzeniu Wydziału Rolnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Tu na czwartej stronie jest bardzo zabawny opis, jak ojciec doi codziennie kozę, którą kupił po to, by było mleko dla mojej mamy, która wtedy była w ciąży z najstarszym ich synem. To zdjęcie z 1948 roku, to też jest zapowiedź trzeciego tomu, tego o czym będzie w trzecim tomie. To jest, proszę państwa, wystawa ziem odzyskanych we Wrocławiu, czyli tereny tuż przy Hali Ludowej. I to, co państwo widzą na pierwszym planie, to jest mapa Polski, kontury granic z linią Wisły i taką kępką kwiatów tam, gdzie Warszawa
i po lewej i na północy ziemie odzyskane. Tę mapę stworzył w sensie koncepcji, ale także wykonania mój ojciec. Udało mi się takie zdjęcie, zresztą to Janek Stolarczyk też mi pomagał w odszukaniu tego zdjęcia, takie zdjęcie zdobyć. Tu rodzice w Trzebnicy, gdzie też przez moment pracowali jeszcze po moim urodzeniu, i dziadkowie w Ząbkowicach Śląskich. Jeszcze mimo wieku podeszłego, dziadek już tutaj na tych zdjęciach ma 73-4 lata, podejmują się pracy zawodowej. Proszę Państwa, i tyle mojej opowieści. Tu znowu młodziutka autorka. Jestem otwarty na rozmowę z Państwem, na pytania, na uzupełnienia, na jakiś komentarz. To Pan Dyrektor, myślę, będzie tutaj, bo Pani się zgłasza. Dziękujemy za wprowadzenie, za tą ciekawą opowieść. I teraz organizacyjnie zrobimy to tak, że jeżeli ktoś będzie miał z Państwa pytanie, ja podejdę z mikrofonem, tak, przekażę, bo to wszystko rejestrujemy i stąd taka procedura. Widzę, że Pan Marszałek tutaj, zapraszam. Marszałek Tadeusz Samborski, witamy serdecznie. Proszę tu. Szanowny bohaterze dzisiejszego wieczoru, szanowny panie dyrektorze, szanowni państwo, zanim zaczniemy zadawać pytania, to ja pragnę kilka słów pod adresem naszego znakomitego gościa, którego biografia jest tak bogata, że można by obdzielić tutaj kilkoro z nas. Także bardzo serdecznie gratuluję. Natomiast, żeby miał pan też świadomość, do kogo pan mówił i przed kim taką piękną opowieść pan snuł, bo to piękna opowieść o wspaniałej rodzinie, o wspaniałych tradycjach, o sile tych więzi międzypokoleniowych, to wspaniała, piękna, budująca opowieść. To jest historia, którą można przyłożyć na dzieje wielu rodzin na kresach zarówno zachodnich, jak i wschodnich. I w tej Galicji, o której pan mówił. Więc chcę powiedzieć tak, że tutaj pan to zauważył, jest wielu Kresowian też. O, tutaj na przykład od razu chcę powiedzieć, pani Danuta Wojciechowska, córka słynnej bohaterki Wołynia, pani Moniki Śladewskiej, jedna z najmłodszych pań w korpusie oficerskim, była w 27 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 27 Wołyńskiej, Kresowianka z krwi i kości. Pan doktor Michał Siekierka, wnuk słynnego Szczepana Siekierki, który dokumentował zbrodnie ludobójstwa na Kresach Wschodnich. Wnuk dzielnie kontynuuje to dzieło. Jest też pani Małgorzata Tokarz, autorka znakomitej książki Miało mnie nie być, tak dobrze tytuł właśnie. To jest, myślę, że pani też trafi, pani Małgorzato, do tego klubu z promocją tej książki, bo pan dyrektor jest tu obecny i pan dyrektor jest otwarty na takie ciekawe propozycje, czego dowodem jest to dzisiejsze spotkanie, więc pani również przedstawia dzieje wspaniałych rodzin i postawy Kresowian. Pan Darek Sielicki, syn bohatera spod Monte Cassino, jego ojciec z Wileńszczyzny, zdobywał Monte Cassino, a po wojnie, tak jak pana rodzice, przyjechali, organizował szkolnictwo w okolicach Ścinawy. Jest tutaj też grupa naszych rodaków z Białorusi. Jest pani Marina Towarnicka i pani Nadzia Brońska, pan Witalik Aleszkiewicz. Nasi rodacy, którzy na Białorusi podtrzymują polskość, podtrzymywali, zaczęli wtedy, kiedy się kruszył system, mają wielkie zasługi. I wszystkich nas tutaj zjednoczyło ta ciekawa opowieść i ta chęć poznania rodziny, zwłaszcza pańskiej rodziny, zwłaszcza, że w pięknie opracowanych tomach jest zawarty świetny materiał. Różne tutaj można mieć skojarzenia, wątki.
mogą w różnym stopniu interesować różnych ludzi. Są też takie, bym powiedział, zupełnie mnie takie skojarzenia życiowe, jakie się tutaj nasunęły. Nawet jak pan tą wannę pokazywał z tą borowiną, bo to teraz się mówi borowina, to jeśli pan pozwoli, to ja wprowadzę też taki element trochę żartobliwy, ale w Krynicy jest też ten zabieg stosowany. Jest taka opowieść, jak to przyjechała pani taka właśnie bardzo delikatna z Warszawy i lekarz jej przepisuje różne procedury i mówi bicze szkockie, solanka i tak mówi i przepisze pani borowinę, czyli to, co było na tej pocztówce. O, dziękuję panie doktorze, dziękuję. A co to jest ta borowina? A no będą panią tak błotem okładali, tak jak to było na pocztówce. Aha, błotem. A czy to mi pomoże panie doktorze? Nie pomoże pani, ale już się pani z ziemią oswoi. Nie? Czyli taka lekarska szczerość. Natomiast jesteśmy pełni podziwu dla tego zapisu, który prowadziła babcia tak skrupulatnie. Chociaż w wymiarze współczesnym, wie pan, to panie Rafale, to jest tak, że też na żartobliwą nutę, jak sekretarka się bardzo dopominała podwyżki od swojego dyrektora, a dyrektor niezbyt chętnie do tej propozycji się odnosi, w końcu ona nie wytrzymuje mi, panie dyrektorze, bo jeśli pan mi nie da tej podwyżki, to ja naprawdę zacznę pisać pamiętnik. Więc tutaj babcia pana pod żadną presją nie była, pisała jednak ten pamiętnik. Więc ja po prostu gratuluję panu tej pięknej pracy, w ogóle żmudnej pracy, bo to zdobyć, opisać, opracować i widać, że historię każdego zdjęcia pan przetrawił, że pan wielki wysiłek włożył w to, żeby to wszystko doprowadzić do takiej formuły edytorskiej. Poza tym wyczuwa się w pana postawie tą dumę z tej rodziny, z tej świadomości, że gdzieś tam jeszcze te pokolenia wcześniejsze były aktywne w życiu publicznym naszego narodu, potem państwa. Więc to jest bardzo edukacyjny walor, silny edukacyjny walor tej opowieści. Bardzo z całego serca panu gratuluję. Dodam jeszcze do tych wątków biograficznych, o których pan dyrektor na początku, przedstawiając pana, mówił, że myśmy czasem z panem ministrem się spierali w Sejmie. Mieliśmy nieraz, bo ja byłem w tym czasie, kiedy jeszcze posłowie mieli własne zdanie i nie zawsze kandydat czy przedstawiciel rządu musiał mieć rację ostateczną. Wtedy jeszcze były dyskusje, debaty, ale to była zawsze w wykonaniu pana ministra Rafała Skąpskiego, zawsze debata bardzo merytoryczna i zawsze znajdowaliśmy wspólne rozwiązanie dla dobra polskiej kultury. I za tę współpracę też po tych latach tutaj na gruncie wrocławskim, w tym prestiżowym, wspaniałym klubie, dziękuję i gratuluję panu jeszcze raz. Dziękuję panu marszałkowi. Rzeczywiście dobrze nam się współpracowało i rzeczywiście był to czas, kiedy mimo że to ugrupowanie, w którym byłem i pracowałem, miało większość sejmową, to zdanie opozycji bardzo się liczyło i tak współpracowaliśmy wtedy, kiedy PSL wyszedł z rządu też. I tak współpracowaliśmy z nieobecnym tu, ale mile wspominanym Bogdanem Zdrojewskim, który reprezentował wtedy opozycję, a konstruktywnie współpracowaliśmy przy różnych ustawach. Ale panie marszałku, mówił pan sporo o osobach, które tu są, a reprezentują kresy. Ja chcę dopowiedzieć to, czego nie powiedziałem w czasie tej prelekcji, że kresy także reprezentuje tu moja żona i jej dwie siostry, gdyż rodzice i siostry żony, gdyż teściowie z Borysławia przyjechali tu właśnie na Dolny Śląsk. Czyli kresowe korzenie mają panie, tak? Tak. Witamy w rodzinie kresowej na Dolnym Śląsku w klubie muzyki i literatury. Bardzo dziękuję. Tak. A poza tym... Nie. Poza tym, proszę państwa... Nie, musi być mikrofon, bo się nie rejestruje. A, jasne. Proszę państwa, tutaj w tych relacjach, które pan przedstawiał,
no nie ma jakiejś takiej, bym powiedział, ale to też trochę w żartobliwej nucie, nie ma tych jakichś kwestii spornych, jakichś sporów, która rodzina ważniejsza, która mniej ważna i tak dalej, bowiem mogło być tak, jak się to zdarzyło w jednej rodzinie, kiedy mamusia taka bardzo zaaferowana w kuchni, a koło niej drepcze taka malutka córeczka i ciągle ją tam łapie za spódniczkę i mówi: mamusiu, no powiedz naprawdę, no bocian przyniósł nas, no tak, mówi córeczko, mama, tyle razy ci to mówiłam. A co cię tak to niepokoi? No bo wiesz, bo tata ciągle mówi, że my pochodzimy od małpy. Ach, córeczko, to tata ma na uwadze swoją rodzinę. A tu u was jest naprawdę tak równo i nie ma żadnych podjazdów. Ja dziękujemy bardzo, panie marszałku, za ten akcent wesołości. No i kresowy. Widzę, że tu pan profesor Janusz Degler chce zabrać głos. Panie profesorze, zapraszam może na scenę. Proszę mikrofon. Drogi panie dyrektorze, ja chciałem wrócić do jednego ważnego okresu w pańskim życiu, który tu został przedstawiony jednym zdaniem, że w 2005 roku został pan dyrektorem PIG-u, a w 2012 otrzymał pan polecenie od ówczesnej minister kultury zlikwidowania PIG-u. Zamiast likwidować, postanowił pan za wszelką cenę go utrzymać. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ decyzja pani minister zagrażała dziełom zebranym Stanisława Ignacego Witkiewicza, które ja akurat wtedy przygotowywałem. I pamiętam rozmowy z panem, co mam robić. Czy mam dalej pracować nad listami do żony, czy też właściwie szukać innego wydawcy. I pamiętam tę rozmowę, który pan powiedział wtedy mi tak: proszę pracować, na pewno to wydamy. I tak się rzeczywiście stało. Towarzyszyła temu wielka akcja społeczna. Poparcia takiego sprzeciwu wobec likwidacji tej najbardziej, jednej z najbardziej zasłużonych placówek wydawniczych. Prawda? Organizował to zresztą Przemysław Pawlak. Zebrał ponad 2000 głosów. Ostatnim, który się podpisał, był Bartoszewski. Byli tam i aktorzy, i intelektualiści, i uczeni, i tak dalej. To bardzo wsparło pana w tej właściwie dywersji decyzji pani minister. Prawda? Bo przecież był pan od początku jej przeciwny. Prawda? I robił pan wszystko, żeby tę zasłużoną oficynę utrzymać. Dlatego ja chciałem skorzystać z tej okazji, żeby panu podziękować, że dzieła zebrane zostały dzięki między innymi pańskiej decyzji doprowadzone do szczęśliwego końca. W połowie grudnia ukazał się 25 tom dzieł zebranych i właściwie możemy powiedzieć dziś, że Witkacy to jest jeden z tych wielkich polskich pisarzy, klasyków, który ma zakończoną edycję dzieł wszystkich. Co nie znaczy, że on nie dalej nie pisze. No? Pisze. No? I być może będzie jeszcze kolejny tom, prawda, takich wariów. Ale wracając jeszcze do Przemysława Pawlaka. On się zaraził Witkacym i dzisiaj jest dyrektorem Instytutu Witkacego i redaktorem pisma, które się ukazuje od kilku lat. To jest Witkacy, po prostu Witkacy. To jest, wydaliśmy, 10 numer jubileuszowy, no, zawierający mnóstwo informacji, artykułów. Śledzimy losy Witkiewiczów, które są może równie dramatyczne i pełne rozmaitych zakrętów i takich trudnych sytuacji, jak pańska rodzina. No. Proszę zatem przyjąć ten jubileuszowy numer. No. Z podziękowaniem. Bardzo dziękuję. Jeszcze chcę mieć jedno. Proszę państwa, ja lekturę takich książek jak te
Zaczynam od przepisów. To jest zboczenie zawodowe. Po prostu czytam najpierw przepisy. Nie interesuje mnie głównie główny tekst, prawda? Tylko jak zostały skonstruowane przepisy, jaką zawierają dawkę informacji, prawda? I to, co Pan zrobił w tych dwóch tomach, to jest po prostu mistrzostwo. Mistrzostwo edytorskie. Tylko ten, kto zajmuje się edytorstwem naukowym, no, może w pełni docenić skrupulatność tych przepisów, no, drobiazgowość. To jest właściwie swoista encyklopedia tego świata. No, to jest w tym drugim tomie, ja liczyłem, to jest 56 stron samych nazwisk, proszę Państwa. Przecież każde nazwisko jest objaśnione. Każde nazwisko jest swoistym biogramem. To jest robota niebywała. Bo łatwiej sobie znaleźć źródła rozmaite, na przykład do XX wieku, niż do XIX. A to jest głównie osadzone w XIX wieku. I tutaj rzeczywiście mój podziw jest ogromny. Podziwiam i rzeczywiście mogę powiedzieć, książka ta zasługuje na najwyższą nagrodę, bo tak opracowanych pamiętników ja nie pamiętam. Może Gomulicki mógłby, no nie wiem, ale właśnie też zastanawiam się, prawda? Nie, nie, ja jestem wzruszony tymi porównaniami i tymi nazwiskami, które padają. Panie profesorze, przede wszystkim dziękuję Panu, bo Pan jest super edytorem, mistrzem edytorstwa i mistrzem przypisów. I w jakimś sensie to, że myśmy współpracowali, to, że ja obserwowałem, jak Pan redaguje i listy, i twórczość Witkiewicza, to w jakimś sensie była dla mnie wskazówka, jak powinienem pracować nad tymi przypisami. Witkacy, albo odwrotnie, rodzina moja przewinęła się przez życie Witkacego poprzez dwie osoby. Dwie osoby związane z pierwszą, z potomkami z pierwszej żony mojego pradziada. Czyli to jest dr Tadeusz Miszke, dentysta. W Zakopanem, tak. Przy Krupówkach miał ten zakład. Ale równocześnie troszkę filozof. Tak, filozof. No i Turoscy. No, Turoscy, tak, Turoscy. Cała rodzina. Cała rodzina, która też z Witkiewiczem. Ja chcę powiedzieć bardzo krótko, nie będę tego rozwijał, że kiedy objąłem PIF, ja czułem moralne zobowiązanie, by sprawą dzieł wszystkich Witkiewicza zająć się w sposób szczególny. Dlatego, że nie jako decydent, bo nie byłem w kręgu decydenckim, ale jako podwykonawca brałem udział w pogrzebie rzekomego Witkacego. A więc miałem jakiś rodzaj długu do spłacenia wobec tego, że w momencie pochówku byłem jednym z trzech, czterech, którzy wiedzieli, że nie chowamy Witkacego. Wiedział profesor Krawczuk, generalny konserwator zabytków i ja. I być może Okołowicz, który przyjechał... Tak. Stefan Okołowicz. Stefan Okołowicz, który przyjechał stamtąd. I przyniósł zdjęcia. Ale zdjęcia, których on nie zrobił, bo on nie był przy odkrywaniu grobu. Bo Rosjanie, Ukraińcy, trudno, nazwijmy tak, jak chcemy, nie dopuszczono wtedy całej tej. Więc coś było takiego, co mi podpowiadało, że ja muszę odwdzięczyć się, czy wynagrodzić Witkacemu to, że przyłożyłem maleńki palec do tego, że był wtedy do tej mistyfikacji. Ale z drugiej strony, proszę Państwa, ten ogromny tłum ludzi z całej Polski, którzy przyjechali do Zakopanego, by oddać cześć Witkiewiczowi,
powodował, że nie było innej odpowiedzi na pytanie, czy mamy chować, czy nie chować. Trzeba było, tak, wtedy trzeba było pochować, a potem się przyznać, co nastąpiło. Dziękuję, profesorze. Ja tylko dodam, że parę lat później powołano komisję, której byłem członkiem, prawda, żeby ostatecznie zadecydować, kogo pochowano. Okazało się, że pochowano młodą Ukrainkę, czego śladem, znaczy dowodem jest zdjęcie. Ona ma piękne uzębienie. No tak. Prawda? Piękne. Natomiast wiemy, że Witkacy nie miał ani jednego zęba. No więc... I była potem było pytanie... Mimo doktora Miszkę, tak, dentysty. Mimo doktora, tak. No ale to się założyły różne no okoliczności, tak. Prawda? Było pytanie, co zrobić? Była taka koncepcja, żeby, panie rektorze, nie wiem, czy pan pamięta, odesłać z powrotem. Tak. Do jezior, prawda, gdzie Witkacy popełnił samobójstwo. Ale decyzja należała do krewnego Witkiewicza, do Maćka Witkiewicza. On powiedział, po co? W mojej stryjence ta dziewczyna będzie miłą towarzyszką. Zostawmy to tak, jak jest. Tak. I ona jest do dzisiaj tam w grobie matki. Ja opisałem tą całą historię. Będzie cała dokumentacja w tomie, którą w tej chwili przygotowuję dla PIW-u właśnie pod tytułem Witkacy wśród nas. Taki będzie miała prawdopodobnie tytuł ta książka. No i czekamy, panie dyrektorze, na trzeci tom. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Zapraszam. Ja może tutaj dopowiem jeszcze jedną rzecz, panie profesorze, że jak już książka się ukaże, którą pan zapowiedział, to prezentacja owego tytułu będzie miała miejsce tu właśnie w Klubie Muzyki i Literatury, ale prezentacja książki będzie połączona również z odsłonięciem obrazu olejnego autorstwa Edwarda Kostki z wizerunkiem Witkacego. Także już dzisiaj zapraszamy wstępnie. To będzie luty, nie wiemy, czy na pewno 24. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Zapraszamy. Malutku, panie ministrze, spotkanie kończyli. Dziękuję serdecznie w imieniu swoim. Bardzo wszystkich dziękuję. Tu zebranych gości. Gratuluję wytrwałości, sumienności. Gratuluję tego owocu i czekamy na kolejny owoc, na trzeci tom. I mam nadzieję, że trafi pan, a zapraszam serdecznie dziękuję do bardzo. Klubu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo. Państwu i do zobaczenia.